Siemaneczko drodzy widzowie, z tej strony Dominik, to jest gra Battlefield 3, a nie 4. Jest to trzeci odcinek z serii wyzwań. I na razie chciałbym trochę przystopować z tą serią na czas wyjścia BF4 i wtedy, nie wiem, troszkę czasu jeszcze mi zostawicie, żebym mógł odblokować te dodatki do broni. I będziemy mogli kontynuować oczywiście to wyzwanie już w kolejnej odsłonie gry. Ze mną mentalnie jest Juara. Dobry. Dobry. Gramy sobie na mapie Metro. A wyzwanie polega na tym, że chodzę sobie z bronią Scar-L. Luneta razy 6. Z laserem i dwójnogiem. Mhm. No. Wyzwanie zaproponował mi użytkownik sarkazm.pl, mówiąc, żebym grał na mapie kanału Noshar, ale dogadałem się z nim, żebym mógł sobie wybrać mapę. Okej, to było słabe ze strony przeciwnika. M320, noob. Okej. No i właśnie będę sobie grał na metrze, żeby jakby no nie pokazywać wam po raz setny gameplaya z kanałów Noshar. O, ładny double kill, bardzo ładnie, super, świetnie. Broń, powiem wam, nie jest zła, naprawdę, ja już kurde grałem z takimi różnymi ustawieniami. Razy, nie wiem czy tu czasem nie korzystałem też z lunety razy 12. Która jest no już... A co? Wbiłaś, udało się jak... Nie, no ja już dawno grałem. Znaczy tak, ale no miałaś lagi. To nie wiem. Mi by się tam nie ten... Chociaż nie, no jak gram w BF4 z lagami. Znaczy ja to nazywam lagami. Ta, tu jest ten model przyważdżania, ten świetny, za którym nigdy nie będę tęsknił. O, ale słaby ten wujnko. Mamy tu oczywiście laserek. No nie. Chyba trzeba będzie się ruszyć. Idę za wszystkim, jak wszyscy biegną w tamtą stronę, to ja też biegnę, nie wiem o co chodzi. A mi się klawisze pomyliły i zamiast W to kliknąłem Q. I deadłem. Tak jakby przez to. No, Rychu wierzy w ciebie. Zespałnie się na ciebie. Idziemy wszyscy na nich. Idź pierwszy. No idź. A dobra. Chodźmy wszyscy. Tylko koleś przyszłeś. Aha. Co on robi? Jaki ty koleś biega w koło, nie wie co ze sobą zrobić. No nie. Już kurde, już wyciągałem magnuma, to od tyłu mnie zabili. A mój team, który za mną biegł, słyszałem, że za mną biegł, ale coś... Chyba ogłuchłem po drodze. A, już padli. Pff. Nuby. Oni się za bardzo czają. I nie wiedzą, że żeby od... No nasz team. To nie jest jakaś gra, kurde, gdzie się spokojnie spaceruje jakoś taktycznie czy coś. Kurde, się biegnie, pach, z biodra wszystko rozwalasz. Rzadko kiedy celujesz. Przejmujesz cel i dopiero wtedy coś można, nie wiem, zdziałać. A tutaj? Przecież wy nam... Nie wiem, kampicie dosłownie na spawn, no i tyle i... No, już jesteśmy na spawnie całkowicie. No tak, no bo już więcej nie możecie podejść. No właśnie. Jakbyśmy mogli, to chyba... No tak, ja wiem. Ja no, wiem. No. No ja wiem. To by się źle skończyło. Ja wolę jednak, jak base rape jest z tej strony. Wow, no nie, no kurde, koleś z peczęgiem, auk mnie zabił. Ale no, come on. Dokładnie, ruszcie do przodu, kurde. To jest tryb hardcore, aha. Dobrze wiedzieć. Wyłączę laser. Dlatego mnie zabił ze snajpery wtedy te jednym strzałem. Ja tak już trochę się dziwię, jak ktoś mnie zabije ze snajpy jednym strzałem, bo w Battlefield 4 tak nie jest. Dobra, o nie. Tu jest koleś w rogu, ale... Aj, celuję.
Ale ich tu, oho, ho. Yeah. 15 do 5, kurczę, nie jest źle. No. Chodźcie. A gdzie kampisz? Przyjdę. To tak za bardzo w akcję nie mogę wchodzić, gdzie jest dużo ludzi, bo ja sam wiem, wiesz, jak to jest. Ja wiem, B4. Bardzo źle. Dlatego w BF4 chodzę naokoło zawsze. O, ale kurde, przygwożdżenie. Jeszcze ten tutaj by jakby się wychylił. O, no dobra, przeładuję. O kurde, Biegnij, biegnij, Joanna. Sądziłem, że tam jest snajper i tylko jeden, a tu kurde było dwóch medyków. To jest jak... śmierć. No i po co ty tu kurde idziesz, człowieku? Przyjęliśmy już. Nope. A, tracimy A. No nie. O kurde, a tam jest kolejny. Jest, mam apteczkę. O Jezu, ale się zwękłam tego gościa, Boże. Ale go zrobiłem, ale go zrobiłem. Kurde, oni tam za nami będą się spawnować. Kurde, dorwał mnie. Ach. Kurczę, odrzut na tym celowniku wydaje się o wiele większy. Ale dobra. Wydaje mi się, że jakby byście nas zaatakowali, to to... O, a tracimy, okej. Okay. No, to już jest od dawna. Znaczy my teraz tracimy, teraz uważam, bo wszyscy na spawnie są, nie? Ja wiem, ale wolałem nic nie mówić. A ty... Korzystałeś moją... Oj, co to jest? Aj, kurde. Nie zobaczyłem tego kolesia tam za... To był znak? Billboard? Taki shit. No. A właśnie, słyszałem, że Xbox One dostanie... no, na Xbox One zostanie udostępniony ten dodatek Second Assault miesiąc po premierze BF4. To oznacza, że troszkę później my dostaniemy dostęp do tego, a w Second Assault jest Metro. O, podniesie mnie ten medyk? No, ponieś, no, podnieś. Nie, nie podnieś. Chyba dead no, z tego co widzę na minimapce. No. A nie, żyje, a to żyd jeden. Powinienem go teraz teamkillować za to, że jest taki ham. I go jeszcze nie podnieść, a co? A jak? A jak? To co, teraz to, jak kurczę, grasz w BF3, to co ci brakuje tutaj z BF4? To tak o, dodatki przede wszystkim. Nie, że zawsze będzie, kurczę, chwyt przedni, ciężka lufa i tyle. To są te wszystkie dodatki, które się ma. Albo na przykład system przygwożdżenia, który jest super w BF4. No taki, taki to jest właśnie system przygwożdżenia. Mhm. Gdzie po prostu jest trudniej, ale można to opanować jakoś. I znowu to M16, no już kurde, powoli mnie wkurza, bo jest o wiele szybsze niż mój Skarel. I, no i koleś ma rent Cobra, a ja mam ten. Lunate razy 6 to trochę takie... Aha. Nie trzyma się sensu nawet. Nawet ten, jak, nie znam żadnej jakby broni, gdzie taki celownik ma w ogóle zastosowanie, no bo jeszcze w prawdziwym życiu celownik razy 4 jest w pewnym sensie potrzebny. No ja, bo ale i prawdziwe tak, tam, życie, a gra to wiesz. No ja wiem, no bo tam to tylko ile? Dwa naboje max i koleś ginie, no nie ma szans. A nawet tutaj, boh, tutaj to trochę trzeba postrzelać. No wiesz, w prawdziwym życiu to odrzut może być kurde w kosmos, ale nie wiem. Jak masz no super lunetkę, jakąś razy 4 właśnie najczęściej. No to co, 1-2 strzały, tam seryjką, powolutku, kurde, spokojnie jak na wojnie. No spokojnie jak na wojnie. No tak. BF4, BF ogólnie, cała seria, no to nie jest symulator wojny, to nie ma być idealne. No, ja no właśnie, Arma, no to jest symulator wojny, dlatego się tak słabo sprzedaje, jest nudno. W mojej opinii, bo to jest zbyt prawdziwe, o Boże, kurde. Ale go zauważyłem, a to ten kolej z M16 mnie nie zabił.
Nie zabił mnie? Przecież tym M16 to można, kurde, to jest jak przenośna snajperka. No i to jest żal! No teraz to już dadłem na amen. Bo nie wcisnę z pasji. Żal! Jaki team kill! Mogę paniszować? Fucking... Albo nie. Nie, ten wywali za obrażanie. No jeszcze tego, nie? No kurczę, to wszyscy, za wszystko zawsze wywalają. Ostatnio oglądałem, bo czasami się, nie wiem, jakby poza nagraniami, czasami, nie wiem, na przykład dwa dni temu uczyłem się latania w BF3 jetem. No ja pierdzielę, ja tego dalej nie ogarniam. Oglądałem filmik, gdzie koleś miał 105 do zera. 105 do zera. To jest no serio, jetami, helikopterami, takie wyniki można osiągnąć. Do, nawet na przykład 150 do zera, no to kurde, są niezłe wyniki. No, w każdym bądź razie ten koleś, Hillian coś tam, oglądam jego sobie materiały, on tam naprawdę robi mega tutorial jak się lata. Oczywiście wszystkie są po angielsku, no. Nie znam tak naprawdę dobrego, takiego porządnego tutoriala z polskiego o lataniu. Ale w każdym bądź razie... to było noobskie, już byłem za ścianą, ale dobra. On wszedł na serwa, gdzie jest najlepszy koleś w BF3, który lata jetami. Najlepszy, on ma to, kurde, tak jest. Koleś ma najwięcej killi, no bo to ciężko powiedzieć, że to jest najlepszy, po prostu ranking, nie wiem, skilla jetów w BF3 jest taki, że kto ma najwięcej killi, jest najlepszy. Jaki gówno, nie? Jaki lag potężny miałem. Aha. Nie, ale ze wszystkich stron już nas ten bierzecie, nie? Mi nie pozostaje no, bo jak siedzieć... okrążyliśmy was, tak jakby. Mi nie pozostaje jak siedzieć właśnie na razie na A, żeby nie mieć lagów mocnych. I udawać, kurczę, wielkiego żołnierza w BF3. Okej. No, w każdym bądź razie koleś wbił na serwa, gdzie jest ten najlepszy koleś od latania jetów i go tak rozwalał, jak on i jego kolega tam latali ciągle. Oni mieli ze sobą najprawdopodobniej komunikację i on potrafił rozwalić ich dwóch, gdy oni go ścigali. No po prostu koleś ma mega skilla, to jak... Jak ktoś obejrzy jego tutoriale, to część teoretyczną ma jakby zdaną. Co do latania w praktyce, to jest już... Kurczę, to jest... To tutaj to już trzeba mieć to wyczucie. To jest jak opanowanie recoila w broni. Tu trzeba mieć wyczucie, a nie teoria typu... broń ten... ma odrzut w stronę, nie wiem... lewą i do góry. No to musimy kontrować ją... ten, przesuwając myszkę w prawo, w dół. Wcale nie, to znaczy tak, ale jakby to, no samą teorią tego się nie zrobi, tu trzeba mieć też wyczucie, o ile, jak mocno, każdy ma inną czułość myszki też. Ach, dobra, zabiłem go chociaż tyle. Gdzie wy jesteście na An? A my jesteśmy wszędzie, chociaż widzę, że wy też. No to, nie, no kurde, mamy A tylko. Ludzie. I te, a ten to ty, co to kurde za koleś, rychu? Ruszyłbyś, on jest liderem teamu i można tylko na niego spawnować, a on... Dobra, zabiłam wam. A, idziecie na A. Myślałem, że tylko jeden tam jest, a tam jest ich pełno. A my jesteśmy tylko na A, to jest najgorsze. Znaczy... Nie możemy... No, żal. Przejść gdzie indziej. No nie no, z taką lunę tutaj ja nie chcę się wychylać. Ale dobra, deadne najwyżej. A, no. Kurde. Noob jeden. No i on nie ma, kurde, lunety. Nie no, to AK to jest też dobre. Ogólnie wszystko to jest dobre na hardkorze, no. Właśnie. W wyzwaniu nie pisało jaki tryb. No powiem wam, że... Nie wiem, czy ja grałem na normalu, czy na hardkorze, ale na live'ie ogólnie grałem tą bronią dosyć często z Karelem i to z tą lunetą. Tylko dlatego, bo nie miałem
czego zabijać. No, no nie powinno się grać ciągle tą samą bronią. Mhm. I po prostu... Ohoho, już trzeci raz chyba zabiłem tego kolesia, ale dobra. I sobie, nie wiem, grałem sobie... Akurat miałem wtedy chwyt przedni, a nie dwójnóg, bo... No bo ja nie lubię korzystać z dwójnoga, bo trzeba się położyć, a ogólnie w miejscu ciągle być, jak się strzela. No i to trochę trwa, zanim się rozłoży ten dwójnóg, więc... Po prostu korzystam z chwytu przedniego, ale... No już tak, nie, no nie, zły tam killstreak zrobiłem chyba, nie wiem, z 15 co najmniej. Na lagach. Na lagach. No, jak się robi streama, to są lagi. No ty już, kurde, nie spawnuj to. Ale koleś, dobrze, że głowę jego założyłem, inaczej się go nie da zabić. Bo head glitchuje. O! W BF4 rozwiązali to genialnie. To niewidzialne ściany znowu? Ja pier... No to tak jak w BF4 widziałaś przecież na moim gameplayu. Na tym super pomniku, kurde, gdzie możesz się wychylić, a jakoś strzelać już nie. Ale Dominik, nie denerwuj się, przecież to jest beta. No to pff, i tak nie naprawią tego pewnie. No wiem, dlatego mi się śmieszę. No, wątpię, że to, no kurde. Akurat, bo pomnik ci poprawię. No nie? Boże, nie! Nie, i tak mnie zabił ten snajper, a to żal. To w sumie dobrze chciałem ten, że dobrze chciałem zrobić, żeby ten go zabić, ale się po prostu nie udało. Jak tu kurde przyjdzie, jak... No to jest żal! O Jezus Marian, się zlękł, on co za debil, nie? Dziś, Maciarzu głupi. Boże, co za typek. No nie, nie zabiłem, o. No co za noob, w ogóle spawnuje na mojego? Nie. Jesteśmy w kącie, gdzie są sami nasi i akurat mnie zabił, no kurde, no. Takich idiotów tylko tutaj znaleźć. Kurde, Jezu, na tym hardkorze to faktycznie, zawsze tak jest, zawsze. Się nie dziwię, że większość osób nie lubi hardcore. Jak to takie team kille mogło się zdarzyć? Wyobraźcie sobie, macie kurde, nie wiem, milion do zera. W ogóle najlepsza passa w życiu i przychodzi taki burak i cię zabije z własnego team. Bo na przykład, nie wiem, myślą, że cheatujesz, a po prostu grasz dobrze. No jo, i tak to właśnie wygląda. Nie, w ogóle nie widzę tego kogoś. No, tam on wychyli. No, dobra. To się nie wychyli. Oni są chyba w budynku, zaryzykuję i przejdę. Niech to. Nie, jednak nie są. Albo może są, to nie jest normal, to nie wiem. Ah, ale tu kurde fajnie się gra, tak bez lagów, no naprawdę. Aha. Stary, dobry Battlefield. No. Powie, bo zaraz mnie zesnajpią. Ciekawe ile tiketów ogólnie gramy, albo ile czasu, bo... Ja jakoś nigdy tego nie monitoruję. Mhm. No dobra, taki odcinek jaki będzie, taki będzie. Na razie nie zdarzyło się jakieś wyzwanie, które nie udało mi się zrobić, bo akurat wygrywały te, które nie były aż mega takie trudne. Ale albo są... mega dziwne. No, tylko wiesz. Nie chodzi o to, czy uda mi się zrobić, znaczy, no tak, w sumie chodzi o to, że czy uda mi się zrobić to wyzwanie, czy nie. To nie jest tak, że pokazuję tylko te, które dam radę zrobić, tylko... No, jaki normalny człowiek dałby radę, kurde, zabić 30 osób z palnika, nie dedając nie, no przy to jest, tym? To nie ma szans. No ja wiem. No dobra, może jeden na milion, ale ja muszę to za pierwszym razem zrobić. No kurde. Nie, zaraz strzeli drugi raz, ja muszę go refnąć, żeby znaczy, nie refnął go. Role zawsze potrafią, nie? Znaczy tak ja wiem. Jest gra dla zabawy, to tam zawsze się uda coś. Refnie mnie, refnie mnie. Nie, co za idiotu. Żal. No dobra. Nie chcę bardzo na to bespawnować, bo no jak przez to przejść? Trzeba gdzieś się wychylić, gdzie oni kampią z budynku, bo
Wszystkie wyjścia są otoczone budynkami. Powinni to trochę naprawić. W ogóle metro to jest... To wiecie, co to za mapa. Trzeba przykampić. Albo któryś z teamów zacznie szarżować i zdobędziecie fragi. Coś w ten deseń. Jak on zginął? Ja nie ogarnę tego. To za typek. O kurde, ale oni... Ja nie mogę. To kilka setnych leveli wbiło nam na B prawie. Z M16. Ludzie. Aha. Ja widziałam właśnie team kill i nie podniósł medyki. Im lepiej gra mój team, tym dłuższy będzie odcinek. Bo tikety no, nasze prawie się skończyły. I po prostu musimy przegrać jakby. Znaczy musimy tracić flagi, żeby szybko się to skończyło, ale nie będę tak. No kurde. Nie wiem, ostatnio właśnie mi przestał komputer tak już lepiej chodzić niż zawsze. Ale ja nie ogarniam tego. I zawsze tak samo działa komp, więc nie wiem. Muszę siedzieć w jednym na razie miejscu z snajperką. Jak będę na tym lepszym kompie, to sobie będę... To sobie będę chodziła oj. Bardziej w akcję. Mhm. A ja... Kurczę, no psują mi się staty. Miałem dobre KD, ratio 2, później kilka team killi, kilka takich wyjść naprzód i dead. I już nie wiem, gdzie jest ten snap. No, tu to nie jest normal, gdzie klikniesz Q i praktycznie masz zaznaczonego snajpera. Aha, a jak? Co, spamujesz Q? Ku. Gdzie? Z przyzwyczajenia, wiesz, już tak robię. Ja wiem. W sumie też klikam, ale to tylko krzyknie ci. Enemy, nie wiem, snajpa, over. Ale o. No ja tam mógłbym poczekać, żeby się trochę wychylili. Teraz nasz team podejdzie. No dobra. Wychylił się i przeżył. No to... Nie. Kurde, no. To ludzie, no to Boże, jak będziemy tak... No refni chociaż, jak już przeszedłeś. Jajco, nie. No tak, chciałbym strasznie zmienić broń. Nie powiem, że nie. To, do czego przyzwyczaiłem się w BF4, tak szybko, nie mogę tego podarować w BF3, to jest ten netcode, że spadam jakby za osłonę, a i tak deadnę tutaj. A w BF4 aha, normalnie... Wow. To no. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale po prostu ja zdążę uciec na moim ekranie za przeszkodę i na serio tak... Nie zostanę zabity. Ja nie wiem, jak tak oni to serio? Zrobili. No tak, no bo tutaj jak uciekniesz za przeszkodę, to giniesz. Często dosyć. O. Team kill kolejny. No nie mogę, no już co najmniej trzeci. I obok mnie jest medyk. No, refni. Boże święty. Dupku masz, giniesz, maciarzu jeden. Co i nikt cię nie refnie, ja cię na pewno nie refnie. No pech. Jak go ktoś refnie, to ja go jeszcze raz zabiję. Nie będzie frajer mi tu kurde myślał, czy go refnę, czy nie. Masz refnąć koniec kropka. Trzeba było nie myśleć, tylko refać. O, chciałem refnąć. Noob jeden, kurde, powinno tutaj, nie wiem, być punish, no, to jest serwer hardcore, co to? Nikt nie przemyślał tego. Powinien być właśnie. Już mnie wkurza, już któryś raz, to dead. Nie. Aj, wiedziałem, że tu będzie, No raczej Magnumem bym go nie załatwił, jak ma 100 gwiazdek z M416. To jest raczej... No nie,
Po prostu nie i koniec. Widzę, etykiety spadają. Im dłużej gram, tym gorsze mam stat. Bo... no tak, puf, puf, puf i koniec, giniesz na hardkorze. 3 strzały, o, oho. On nie ma ani... O Boże, co za noob mnie zabił, gdzie on był? W takim razie. No niech zespawnuje się na niego, niech skinę. A idź od tyłu, no to jest żal. Gdyby ktoś się pytał, dlaczego tak często ginę, no to już widzicie. Spawnujecie, dead. Stoicie gdzieś, gdzie tak naprawdę taki 26 level, nie wiem. Ani bez dwójnoga, ani nic trafi was 3 razy. Dead. Po prostu kolesie mają czasami takiego farta. Ja pierdzielę. No biegnij, kobieto. Stoi w jednym miejscu, się zastanawia. Ja się zastanawiam, jak on mnie załatwił. Tak. No, jak ludzie kontrolują ten recoil tej broni? Ja musiałam ze snajperki 3 razy w głowę walnąć, żeby kolejny. A gdzie? Na pewno. No serio? Nie. No mówię ci. To miała ślaga. Tak, zeskoczył z okna. No to weź, musisz. Albo nie trafiłaś. Musisz. No, tak, to jest hardcore, tu nawet na jednego strzała w stopę zabijesz. No, no tak, bo tak, takie są fakty. RMF. FM. No, widzisz? Takie są fakty. Nie ma nikogo. Jak to się dzieje, że ani z tej nie możemy podejść? No kurde, magia. Co mnie teamami zmieniło? Nie. Tyle minut tam, no dobra, ty tak długo tam patrzyłem, nagle dostaję stamtąd. To jest magia, to się nazywa magia. Ale takie wyzwanie, że muszę całą rundę przetrwać. I znowu patrzę, tam nikogo nie ma. Podejdę tu i mnie stamtąd zabiły. Albo z przodu, bo no... Bo koleś ma lepszą pozycję ode mnie, bo jest za przeszkodą i ma lepszą broń. W pewnym sensie, bo ja świecę lunetą i no i mam Skarela, no bez przesady. Już wolałbym mieć to AK. No nie no. Jezu, muszę przełączać na Magnuma, żeby nie świeciał przez ten dym. Jezu, jakbym chciał mieć to KD Ratio 2, to musiałbym ponad 15 osób zabić, nie ginąc. Ani razu. Cza jasne. Ani razu nie zginę. No ale tak, no to nie jest broń na poważnie według mnie. Jezu, schyliłem się przecież, no kurde. BF3 mógł być najlepszą grą na świecie. Kurde, Skyrim bym mógł się od niego uczyć. Gdyby naprawili te głupie bugi. No, albo nie, okropne. Gdyby naprawili, nie wiem. No co za idioto wymyślił przygważdżanie. No właśnie. Brakowało wrażeń, to wymyślił przygwożdżenie. No nie no. Aha. Trafiłem go, trafiłem, trafiłem! Ale... Kurde, nie wiem, nie dostał hita, hitmarkera zasranego, bo byłem przygwożdżony. Ach, już koniec, ja. O, no, na szczęście, jakbym powiedział. To się nazywa gra na hardkorze, jak zawsze narzekam na hardcore, ale taka prawda. Team kill, pack. Szybki dead pack. No i to wyzwanie. No. Nigdy nie biegnijcie ze Skarelem razy 6. Max razy 4, to jest głupie. I tak możecie kobrą zdjąć kogoś z pół mapy. Tylko trzeba trafić. A to już jest trudniejsze. No. Ale udało się. Grałem przez całą rundę. Wytrzymałem psychicznie, fizycznie. Jest. Zrobiłem zadanie.
Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Tym razem nie podawajcie wyzwań, poczekajmy chwilę, później zrestartuję serię wyzwań. I może jutro coś znowu nagram z BF4, bo dziś był taki mini update 60 MB. Nie wiem, co mogli zmienić, pewnie nic ważnego, ale spoko. Także trzymajcie się i do zobaczenia na...